Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że poezja to jest taki swoiste laboratorium językowe. To są przede wszystkim różne sposoby ujmowania świata, wiedzy o świecie w języku. I tak naprawdę poprzez poznawanie tych różnych sposobów ujmowania świata w języku wydaje mi się, że czytelnik, jeśli naprawdę czyta poezję tak na poważnie, ogromnie wzbogaca swoją świadomość językową, a co za tym idzie swoją wyobraźnię, ponieważ tak naprawdę wszystko, co może nam przyjść do głowy na temat naszego życia, nas samych, przychodzi nam do głowy w postaci słów, w języku. My myślimy za pomocą języka, więc kiedy ubogacamy nasz język i poznajemy różne sposoby poznawania świata poprzez język, tak naprawdę ubogacamy samych siebie i nasze możliwości poznawcze. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejszy powód, dla którego warto jest czytać poezję.